3×16, reforma karty nauczyciela, co nie jest zabronione, to jest dozwolone. Z takimi hasłami wyborczymi gościł dzisiaj w Świdnicy Ryszard Petru. Oto co w wywiadzie powiedział lider Nowoczesnej.pl. Na ile 3×16 jest, nie jest, nie są gruszkami na wierzbie, a platformiane 10% i ich pomysły na ulżenie podatnikom to ściema księgowa? Jeżeli chodzi o 3×16, to można łatwo policzyć, to się bilansuje budżetowo. Natomiast projektu Platformy sama Platforma nie jest w stanie wytłumaczyć. W związku z tym, jak ktoś nie jest w stanie wytłumaczyć, co proponuje, trudno to policzyć. Proszę wytłumaczyć wasze 3×16. Czyli proste, jednoznaczne podatki, bez różnych ulg, system prosty, przewidywalny, w którym urzędnik nie może interpretować jak chce. Nie mamy absurdalnych sytuacji, że Asedes bez montażu 23, Asedes z montażem 8, kawa w filiżance 23, a w tekturce 8. To są olbrzymie ilości przekrętów. Proponujemy też system podatkowy, gdzie VAT odprowadzany jest do urzędów skarbowych, czyli nie ma tak zwanego wylewania pieniędzy na słupy. Chociażby wszystko było proste i przejrzyste. Zauważmy, że w Polsce prawo jest tak pisane, że jak ja dostaję papier z urzędu, to czytam i ja nie wiem, czy ja im winny jestem, czy oni mi są winni. A potem jest naszą odpowiedzialnością jest to, że my nie rozumiemy polskiego prawa. Prawda? To my jako podatnicy. W związku z tym piszmy rzeczy przejrzyste, róbmy system prosty, a wtedy będziemy mogli zająć się tym, co jest najważniejsze, własnym zdrowiem, edukacją. Polskę można uporządkować i urządzić lepiej za te same pieniądze. Każdy przedsiębiorca powie, że tak, niskie podatki i dostęp do taniego pieniądza, tanich kredytów. Co myślicie zrobić w tym temacie w Polsce? Są bardzo drogie kredyty. Znaczy kredyt jest dzisiaj, jeżeli chodzi w ogóle o oprocentowanie, najniższy w historii. Tak niskiego oprocentowania jeszcze nie było. Kiedy kredyt może być dostępny? Kiedy gospodarka się rozwija? Jak gospodarka się zwija albo jest zła perspektywa, to jest trudniej dostępny. W związku z tym chodzi o to, żeby stworzyć dobre warunki gry i dobrą perspektywę. Jak jest, będzie optymizm, ale nie sztuczny, nakręcony przez sztuczny w sensie takim, że niektórzy politycy będą mówią tak, jak będziemy optymistyczni, to będzie optymizm. Ludzie patrzą się na portfel i jak jest dobrze, to jest dobrze, jak jest źle, to jest źle. To jest bardzo proste, czyli musi być realna nadzieja, a nie taka wykreowana przez reklamę czy przez spot. Mówi pan znieść podziały między ludźmi, grupy uprzywilejowane nie jedynką w okręgu numer 2. Jest człowiek całe życie związany z budżetówką i z przywilejami, jakie ta grupa zawodowa i problemami jakie ma, czyli nauczycieli, inny system godzinny pracy, właśnie te przywileje. Jak pan to uzasadni? No mogę powiedzieć tylko tyle, że przed chwilą mieliśmy konferencję, na której obaj mówiliśmy o zniesieniu przywilejów. W związku z tym sam fakt, że pan Jacek jest z nami i zgadza się z likwidacją przywilejów, no świadczy o tym, że to, że ktoś jest w budżetówce, nie znaczy, że nie może być, myśleć pozytywnie. Może. Jest wiele sensownych osób, ludzi w budżetówce, którzy chcieliby, żeby ta budżetówka była normalna, a nie taka... A co to jest normalna budżetówka? Państwa, żeby było racjonalnie, czyli dobry dostaje więcej, gorszy dostaje mniej, że jest jednak pewna konkurencja, że można porównywać, a żeby nie była państwowa urawniłowka. Karta nauczyciela ma 35 lat, została wprowadzona za czasów Jaruzelskiego. To miał być sygnał dla właśnie wtedy budżetówki. Słuchajcie, stan wojenny może nie jest ok, a ja wam daję przywileje. Wtedy 1/4 Polaków dostała przywileje różne za Jaruzelskiego. I my cały czas jakby w tym duchu post-PRL-owskim funkcjonujemy. Dobrze byłoby ten krąg przerwać i skończyć z tym, co rozpoczął Jaruzelski. A propos, Świdnicy PiS zawsze przegrywało, Platforma ostatnio, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, także przegrała, bo postawiła właściwie na prawicę, na wspólnotę samorządową. Zresztą jedynka z okręgu numer 2 doskonale zna wspólnotę samorządową. Co powie pan ludziom lewicy? Bo wygrała tu w Świdnicy dziewczyna z SLD. Nie mam wątpliwości, czy w Polsce, czy ci, którzy mówią, że są lewicą, są lewicą. W związku z tym apeluję do tych wszystkich, którzy... Uważam, że trzeba Polakom pomagać, najbiedniejszym, a Polska musi być przedsiębiorcza, żeby głosowali na nas. Jeszcze jedno pytanie, czy jest zasadnym wystawiać kandydata do Senatu, kiedy chcecie likwidacji Senatu? No proszę pana, ale Senat jest. Znaczy Senat jest. No mówienie... PiS też idzie do systemu, który nie chce obalić. Żeby obalić system, żeby zmienić coś w systemie, trzeba w środku być. Co z tego, że jako ekspert mówiłem wiele rzeczy, które były słuszne, nikt tego nie słuchał. Nie ma innego sposobu, aby zmienić poprzez wejście.
W jednym miejscu wystawiamy kandydatów do Senatu, w drugich mniej. Powiem tylko tyle. Nie możemy powiedzieć, że Senat jest nieważny, bo on jest. Pamiętajmy, że Senat głosuje. Jeżeli w Sejmie przyjmiemy, załóżmy, że mamy większość przez chwilę w Sejmie, przyjmujemy zasady likwidacji Senatu, prawda? No, znaczy to musi być Zgromadzenie Narodowe. No to Senat też głosuje. W związku z tym Senat jest potrzebny, trzeba być w Senacie, żeby Senat zlikwidować. I dobre słowo dla Dolnego Śląska. No ja jestem z Dolnego Śląska i ja jestem pewien, znaczy jestem optymistą, jeżeli chodzi o perspektywy Dolnego Śląska, ale to trzeba wzmocnić. Dla mnie pomysłem na taki rozwój, jeżeli chodzi o przemysł, to jest szeroko rozumiana autostrada A4, ale szeroko rozumiana. Myśmy szerzej niż tylko przy samej autostradzie. Wokół przemysłu powstają usługi, wokół usług ludzie zaczynają mieszkać, przyjeżdżają, tworzą się. A po drugie chcę powiedzieć tylko to, że tu się będzie coraz przyjemniej mieszkało. Zapytam jeszcze o jedno. Jak zrobić, żeby Polska nie była montownią? No to jeszcze raz, bo to już mówiłem, czyli edukacja jest kluczową, współpraca nauki z biznesem, proste jednoznaczne prawo, takie same warunki dla zagranicznych, jak i polskich, nie mogą być lepsze dla zagranicznych i wspieranie polskiej myśli technicznej. Jak będziemy tworzyć sami rzeczy z własną marką, to wtedy będziemy ludziom więcej płacić i nie będziemy wyłącznie montownią. Montownię przeniesiemy gdzie indziej. Jakie ma Pan struktury w Świdnicy? To może Jacek powie więcej, bo ja wie pan, ja mam całą Polskę, 41 okręgów, 870 kandydatów i ja już nie pamiętam dokładnie wszystkiego, także proszę mi wybaczyć. A 41 okręgów razy 30 tysięcy od jedynek, to ile pieniędzy i co z tym zrobicie? 1 200 000, to bardzo łatwo policzyć. To są jakby, no to jest w ogóle podstawa do prowadzenia kampanii. Przecież ja w momencie utworzenia komitetu miałem zero na koncie. Stare partie biorą pieniądze z budżetu i przelewają sobie tam, a my nie mamy nic, w związku z tym to były jedyne pewne pieniądze, które są niezbędne na kampanię. Autobus też trzeba wynająć, prawda? To wszystko trzeba zorganizować. Przypomnę, stare partie wydają po 30 milionów oficjalnie na tę kampanię. Tyle my nie mamy szans na takie pieniądze, czyli prosiłbym też, żeby porównywać kwoty. 30 versus 1,2. Dziękuję. I tam się ma z budżetu.